Patryk, wróciłeś z Lublinianki z półrocznego wypożyczenia. Jaki to był okres dla Ciebie? Udany? Dla mnie to był bardzo udany okres. Wróciłem, można powiedzieć, do swojego starego klubu. Rozegrałem tam kilkanaście spotkań, no i odbudowałem się. Trzymasz się teraz w drużynie bardziej ze starszyzną czy z młodszymi piłkarzami, bo Ty już trochę tutaj starszych piłkarzy znasz? Znaczy, no znam tutaj starszych piłkarzy, jestem tutaj już dosyć długo. No i tak pół na pół, wiadomo, że ze starszymi nie będę się bardziej tam trzymał, bo są starsi i wolę, trzymam się bardziej z młodszymi, prawda? Ostatnio do drużyny dołączył Mateusz Majewski. Jak myślisz, on będzie pożyteczny? Tutaj przyda się tej drużynie? Co możesz o nim powiedzieć? Tak, na pewno bardzo się przyda, jest silny fizycznie, dobrze gra głową, jest bardzo dobry technicznie i myślę, że będzie tutaj dla nas sporym wzmocnieniem. Jak wygląda atmosfera w drużynie obecnie? No, atmosfera jest bardzo w porządku, są sami praktycznie większość młodych zawodników, wszyscy są z regionu i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Cieszy Cię ta perspektywa gry na nowym stadionie, że niedługo już będziecie mogli wejść na ten nowy obiekt? No tak, szczerze mówiąc to nie mogę się doczekać, ponieważ zawsze było mówione, że ten nowy stadion powstanie i nigdy nic się nie działo, a teraz w końcu widziałem, że już prace są bardzo zaawansowane i niedługo już zaczniemy tam grać. Jutro gracie jeszcze sparing, ale za tydzień już pierwsze spotkanie ligowe. Już myślałem, chyba jesteście przy tym meczu z Rysowią. Znaczy tak, najpierw nas czeka ten sparing, no ale już tam powoli zaczyna nas ustawać pod ten pierwszy mecz z Rysowią. No i zobaczymy, na pewno wyjdziemy, zaczniemy grać o zwycięstwo i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dzięki bardzo.